Kasprowicza bardzo kochamy, do Kasprowicza ci zapraszamy. My Kasprowicza bardzo kochamy, do Kasprowicza ci zapraszamy. Cześć, ja jestem Weronika. A ja Janek. Jesteśmy przewodniczącymi samorządu uczniowskiego w Kasprowiczu. I bardzo serdecznie chcemy Was zaprosić w progi naszej szkoły. Gotowi? No to zaczynamy. Kasprowicz to szkoła z 67-letnią tradycją. W ofercie naszej szkoły każdy znajdzie coś dla siebie. Do zaoferowania Wam mamy dwa profile ścisłe oraz dwa profile humanistyczne. Biologiczno-chemiczno-matematyczny z biologią i chemią doświadczalną, matematyczno-informatyczno-geograficzny, społeczno-prawny oraz humanistyczny z edukacją dziennikarską. Oprócz ciekawych profili oferujemy Wam radosną i ciepłą atmosferę oraz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Zapraszamy Was do zwiedzania murów naszej szkoły. Cześć, mam na imię Ania. A ja Błażej i jesteśmy uczniami klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. Jeśli lubisz biologię i chemię, marzysz o studiach medycznych, farmacji, weterynarii, biotechnologii, kosmetologii lub innych studiach przyrodniczych, ta klasa jest dla Ciebie. Zabieramy Cię do naszego Centrum Biologii Doświadczalnej, gdzie poznacie naszą sorkę, Annę Kwiecztogalską. Najbardziej kreatywną na świecie nauczycielkę biologii, dzięki której bierzemy udział w projektach badawczych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczymy w zajęciach Kolegium Medicum w Bydgoszczy i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oraz sami przeprowadzamy mnóstwo doświadczeń. Również w okresie pandemii. Pomimo pandemii nasze klasy biologiczno-chemiczne są cały czas aktywne. Bawimy się, przeprowadzamy doświadczenia i chcielibyśmy poinformować, że w tym roku nawiązaliśmy współpracę z Radą Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. I od września zapraszamy Was do wyjątkowo ciekawej klasy z innowacyjnym programem biologii doświadczalnej. Będzie to taka jedyna klasa w Polsce, gdzie będziemy współpracować z Polską Akademią Nauk. Wspólnie opracowujemy program tej klasy i wspólnie będziemy go realizować. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszej szkoły, do Kasprowicza i oczywiście do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. Przenosimy się do sali chemicznej. Tutaj zawsze dzieje się coś ciekawego. Nic dziwnego. To jest nasze Centrum Chemii Doświadczalnej. Zobaczcie sami. I don't wanna fight you. You gotta know that I meant it when I said that I liked you. Or maybe just the idea. I bought it, the one, and I returned the shit like IKEA. Apologize, I'm not a mind reader. I need attention, so I try to be a crowd pleaser. It was easy till it got a little deeper. Now I don't know how to deal with you, so I'ma disappear. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. Every time you hit the phone, I'm a ghost. Now you see me, now you don't. Hey, I know it's inconvenient to change your background, but let's back down so you can see this is a problem I don't wanna put myself in front of. That's why I blocked you, cause I'm not the guy you should rely on. I spy on, creep on, I don't know. You just ain't that type of hoe. If I don't holler, let me go. I should've said it, but I didn't, and I won't. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Every time you hit the phone. I'm a ghost. Matematyka jest trzecim rozszerzeniem w naszej klasie i jednocześnie najważniejszym przedmiotem rozszerzonym w klasie matematyczno-geograficzno-informatycznej. Przenosimy się zatem do świata przedmiotów ścisłych. W tym podróż zabiorą Was... Kinga. Adrian. Ekonomia, informatyka, logistyka, statystyka, budownictwo i robotyka. Jak widać, jest bardzo dużo kierunków, które bazują na matematyce. Nie bez powodu jest nazywana królową nauk. Zapraszamy więc do pracowni SOR-a Marcina Michalskiego, gdzie każda lekcja przynosi rozwiązanie wszystkich niewiadomych i przybliża Cię do uzyskania wysokiego wyniku na maturze z rozszerzonej matematyki.
SBH lub na innych uczelniach ekonomicznych marzyć się statystyka, geodezja, gospodarka przestrzenna lub jakikolwiek inny kierunek związany z geografią, ta sala będzie Ci bliska. Tutaj poznajemy prawa rządzące przyrodą i ekonomią, a także polityką. Dzięki porozumieniu z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego bierzemy udział w wykładach i warsztatach, które są prowadzone przez pracowników akademickich, a także w spotkaniach z podróżnikami. Kasprowicz pomaga nam odkrywać najpiękniejsze zakątki Polski oraz Europy. Od pierwszych chwil w naszej szkole mamy możliwość wyjeżdżania na wycieczki klasowe oraz ogólnoszkolne. Wyjeżdżamy także za granicę. Byliśmy w poprzednich latach m.in. w Barcelonie, w Paryżu, w Berlinie, w Pradze, w Wiedniu, w Rzymie, we Wenecji, Florencji oraz w Dreźnie. W 65-letnią tradycją naszej szkoły są rajdy górskie. Uwielbiamy chodzić od schroniska do schroniska po najpiękniejszych pasmach górskich w Polsce. Przykładem są Góry Izerskie, Beskid Żywiecki, Pieniny czy chociażby Beskid Śląski. Teraz na sali informatycznej. Możemy tutaj poznać tajniki programowania w języku C++, tworzenia grafiki komputerowej oraz tworzenia gier komputerowych. Organizowane są tutaj również turnieje League of Legends lub Counter-Strike. Zajrzyjmy do środka. Lucky strike, stuck in her elevator. She take me to the sky, and I don't wanna go down, go down. Jeśli myślisz o kierunku politechnicznym, to zapewne bliska twemu sercu będzie fizyka. Choć w klasie matematyczno-geograficzno-informatycznej nie jest ona przedmiotem rozszerzonym, to zapewniamy, że w Kasprowiczu jest nauczana na wysokim poziomie, a lekcje nigdy nie są nudne. Zapraszamy na chwilę do sali profesora Krażaka. Wędrówka po świecie przedmiotów ścisłych dobiega końca. Oddajemy głos naszym humanistom. Prawo i kierunki z nim związane to jeden z najbardziej prestiżowych i pożądanych zawodów dzisiejszych czasów. Młodzi ludzie często marzą o studiach właśnie związanych z tą profesją. Niestety, w dzisiejszych czasach brakuje tego czegoś, co mogłoby zbliżyć młodzież właśnie do takiej specjalizacji. Jeśli jesteś taką osobą, jesteśmy tutaj, aby spełnić twoje marzenie. Na pierwszym miejscu wysyła się nasz Kasprowicz, który w swojej ofercie edukacyjnej ma profil społeczno-prawny, a my mamy przyjemność Cię po nim oprowadzić. A zrobią to Julia i Julia. Witamy w pracowni historycznej, którą opiekuje się pan Saramonowicz. To tutaj z zaciekawieniem uczymy się o najważniejszych dokumentach, postaciach i wydarzeniach, które zmieniły nasz świat. Niczym w wehikule czasu możemy poczuć się, biorąc udział w różnych projektach i wycieczkach przybliżających nam przeszłość. Również to przyczynia się do licznych sukcesów w olimpiadach, konkursach i debatach dotyczących historii. W Królestwie Pani Dowieckiej Stańskiej, gdzie odbywają się lekcje WOS-u, uczymy się mnóstwa potrzebnych i poważnych rzeczy, które przydadzą Ci się na prawie, socjologii, administracji, politologii i innych kierunkach humanistycznych. Z maksymalnym profesjonalizmem pani profesor przybliży Ci tajniki prawa, socjologii, polityki oraz otaczającego nas społeczeństwa. Ciekawym aspektem naszego kierunku jest współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Umożliwia nam to uczestnictwo w warsztatach prawniczych oraz symulacjach rozpraw sądowych. Welcome to our class! Na naszym profilu obowiązuje zwiększona liczba godzin języka angielskiego, poszerzona o elementy języka specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności związanych z tym właśnie dla nas językiem zapewni Ci szerokie wykorzystanie angielskiego w dziedzinie prawa, biznesu, marketingu czy reklamy. Nauka bez granic zapewnia nam różne wyjazdy na spektakle anglojęzyczne, warsztaty językowe, które organizowane są w naszej szkole, jak i poza nią. Zapewni Ci to wysokie noty na egzaminie maturalnym. Cześć, jestem Miłosz.
Ja natomiast chciałbym przedstawić Wam profil humanistyczny z edukacją dziennikarską, jego dwa rozszerzenia, WOS i historię. W tej klasie dowiecie się wielu ciekawych rzeczy dotyczących społeczeństwa oraz konstytucję będziecie mieć w małym palcu. To tutaj też nasi historycy sprawią, że przeszłość stanie się znów żywa. Bardzo lubię historię i nauka w tej szkole pomaga rozwijać mi to zainteresowanie. Dlaczego profil humanistyczny? Otóż nie dlatego, że nie miałam pomysłu na siebie. Po prostu był on dla mnie najlepszym wyborem. Nikt w całym Kutnie nie przygotuje Was tak dobrze do matury z języka polskiego, jak nasze SORKi. I mimo, że dla niektórych twórczość Jana Kochanowskiego może wydawać się oklepana, to nasze SORKi tak ją przedstawią, że będzie Wam się ona śniła po nocach. I to wcale nie będą koszmary. Dodatkowo, na moim profilu można doznać namiastki dziennikarstwa. Każdy z Was mógłby wcielić się w rolę reportera sportowego, bądź dotrzeć na kraniec świata wraz z Martyną Wojciechowską. Więc czego chcieć więcej? Dlaczego warto wybrać klasy humanistyczne w Kasprowiczu? Możesz tu zrealizować swoje marzenie o aktorstwie. Wieloletnią tradycją Kasprowicza jest teatr. Działająca w szkole grupa teatralna Pretekst co roku wystawia nowy spektakl. Wystawiliśmy już Moralność pani Dulskiej, spektakl pod tytułem Co jest grane według Czechowa, Wesele Wyspiańskiego i Garbusa Mrożka. W zanadrzu mamy kolejne sztuki teatralne, które z pewnością pokażemy szerokiej publiczności, gdy tylko warunki będą bardziej sprzyjające. Możesz uczestniczyć w przygotowaniu montaży słowno-muzycznych, widowisk i koncertów. Możesz tu także rozwijać swoje talenty satyryczne. Pomoże Ci w tym nasz kabaret Impuls. Dobrawa. Krzesł. Wziął krzesł. Jak to? Szablę miał. Możesz organizować spotkania autorskie i promować twórczość naszych absolwentów i profesorów. Kasprowicz jest wyjątkową szkołą, która wyróżnia się niepowtarzalną atmosferą. W naszej szkole znajdziecie kilka zakątków, w których możemy odetchnąć i mieć swój mały azyl. Jesteśmy w naszej muzycznej kawiarence, to tutaj przeważnie na długiej przerwie czy podczas ogienka możemy odpocząć, spędzić czas z naszymi przyjaciółmi i zjeść coś pysznego. W okresie przed pandemią znajdował się tutaj dobrze zaopatrzony bufet, który obecnie zastąpił automat. Znajdziemy tutaj również naszą wyjątkową półkę Book Crossingów, skąd możemy wziąć książkę lub ją zostawić. Biblioteka to serce szkoły, którego strażnikiem jest uwielbiany przez uczniów SOR Staniszewski. Unosi się tu zapach kawy i dobrych książek. Uwielbiamy tu przybywać. Znajdujemy się na naszym szkolnym boisku.
to tutaj odbywają się ważne dla szkoły wydarzenia, jak na przykład ostatnie otrzęsiny klas pierwszych. Spędzamy tu czas aktywnie, zarówno na WF-ie, jak i na przerwie, grając w ulubione gry zespołowe. Cześć! Z tej strony Marysia i Karol. W ubiegłym roku sprawowaliśmy funkcję przewodniczących samorządu naszej szkoły. W tym miejscu, pod pomnikiem patrona, nasza wędrówka się kończy. Nasz czas w Kasprowiczu również dobiega końca. Jako tegoroczni maturzyści chcemy Was zapewnić, że Kasprowicz to najlepszy wybór i w tej szkole możecie rozwijać swoje pasje, poszerzać horyzonty i spełniać marzenia.